Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia. W poniedziałek Mateusz Klinowski został skazany za zbudowanie mostu dla mieszkańców Rokowa. Wszystko przez neosędziów, którzy uwalili Mateusza Klinowskiego i nie może on kandydować w wyborach samorządowych w kwietniu. A we wtorek, 6 lutego, odwiedziliśmy mieszkańców osiedla Potrójnej w Żykach, którzy mają potężny problem w okresie zimowym oraz wiosennym z dojazdem do domów, a wszystko przez zalegający na drodze śnieg, drodze, która, przypomnijmy, jest w tragicznym stanie. A wieczorem w Mucharzu doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy, jeden marki Fiat, a drugi marki BMW. Zgadnijcie, kto był winien. W środę informowaliśmy Was o 14. przeglądzie filmów górskich, który odbędzie się już 24 i 25 lutego w Wadowickim Centrum Kultury. I wśród różnych osobistości znamienitych ze świata gór, które się tam pojawią, będziecie mogli poznać polskiego himalaistę, zdobywcę 5-8 tysięczników, Adama Bieleckiego. A czwartek, 8 lutego, to oczywiście tłusty czwartek. Cały ten dzień odbył się w zasadzie pod znakiem pączków oraz faworków, które namiętnie nam podsyłaliście na skrzynkę. Całą galerię możecie sobie oczywiście zobaczyć na stronie www.wrzuc.info. Również w czwartek zaprezentowaliśmy Wam film, który nadesłał nam jeden z naszych czytelników pod tytułem Pikselosarny. I jak się okazało później, pikselosarny to po prostu łanie. Łanie, które grupują się w tak zwane chmary, aby przetrwać ten trudny zimowy okres. W piątek, 9 lutego, informowaliśmy Was o nowym kandydacie na burmistrza Wadowic, czyli Pawle Krasie. Paweł Krasa będzie kandydował z Komitetu Wspólnota Samorządowa i wspólnie z Tomaszem Bąkiem, Robertem Malikiem oraz Maciejem Mąką będą kandydować w wyborach 7 kwietnia. Paweł Krasa oczywiście na burmistrza, natomiast pozostali na radnych. A w sobotę informowaliśmy Was o naszym zbulwersowanym czytelniku, który zaprezentował nam film z wizyty w bankomacie. W bankomacie, który nie wypłaca nominałów 50-złotowych. Zbulwersowany czytelnik stwierdził, że mógł wypłacić jedynie kwoty wyższe, czyli banknoty 100 i 200-złotowe. I również w sobotę informowaliśmy Was o pani Marcie z Zebrzydowic, matce 16-letniej Julii. Julia jest bardzo ciężko chora i materiał o nich zobaczycie wkrótce na naszych łamach. Przygotujcie się do wpłacania potężnych sum pieniędzy na ich konto. Naprawdę warto je wesprzeć. A w niedzielę mogliście zobaczyć materiał prosto ze Stryszowa. Materiał o jednym z mieszkańców, o panu Romanie Sermaku, który walczy z gminą o swoją własność. Do tej sprawy jeszcze powrócimy. A ten przegląd tygodnia kończymy miłym dość akcentem, miłym zwłaszcza dla fanów youtubera Książulo. Książulo odwiedził, jak informowaliśmy, Wadowice i właśnie w niedzielę wypuścił film, w którym ocenia wadowickie kebaby. Film zatytułowany Kebabowice w ciągu kilku godzin zdobył dziesiątki tysięcy widzów. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. I to już wszystko w tym przeglądzie tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Wszystko.